PGE Ekstraliga jest jak dobra restauracja. Na początek uraczono nas małą, aczkolwiek smakowitą przekąską. Później była całkiem okazała przystawka. No a teraz, jak już to sobie wszystko przetrawiliśmy, to czeka nas prawdziwa żużlowa uczta. W ten weekend w karcie dań do wyboru 6 spotkań, a my za chwilę sobie porozmawiamy, kto naje się dosyta, a kto będzie musiał zaznać smaku porażki. Marcin Musiał, witam i zapraszam na oficjalny magazyn PGE Ekstraligi. Już za chwilę ze mną moi goście Mateusz Cierniak, Krzysztof Cegielski oraz Martin Baculik, ale na początek połączymy się z trenerem Januszem Ślączką. Halo, halo, panie trenerze, czy się słyszymy? Tak, dzień dobry. Dzień dobry, szkoleniowiec z Olesz DPV Logistik GKM-u Grudziądz. Panie trenerze, witam i pytam od razu o te dwa mecze. Czy to jest dla was przewaga, że odjedziecie dwa spotkania w jeden weekend u siebie, bo tak twierdzi Stal Gorzów, że będą mieli trudniejsze zadanie w niedzielę, bo już będziecie znali doskonale ten tor? Wszystko to się wyjaśni dopiero w niedzielę, czy te dwa mecze wyjdą nam tak, jak sobie życzymy. Na pewno przygotowujemy się do tych meczy starannie, wszyscy trenowali, także każdy daje z siebie wszystko, żeby dobrze się zaprezentować w tych meczach. A czy to będą takie tory pod zawodników z Grudziądza, czy to będzie taki tor anty-Łaguta i anty-Zmarzlik? Trudno na tą chwilę powiedzieć. Na pewno chcemy przygotować tor pod siebie i tak, żeby nam odpowiadał, taki jakbyśmy trenowali na treningach, ale też pogoda nie jest najlepsza i trudno przewidzieć, czy będą opady, czy nie będą. No tam widziałem, że jutro będzie chłodno, ale powinno nie padać w trakcie spotkania. Czy to znaczy, że są jakieś problemy z przygotowaniem tego toru teraz, według pańskiej myśli? Na tą chwilę nie. Na tą chwilę jest wszystko w porządku, ale za moment tam oglądałem pogodę, że coś ma popadać i jutro też. Także no, zobaczymy, czy ta pogoda się sprawdzi, czy nie. Dobrze, panie trenerze, to proszę powiedzieć w takim razie, skoro tak intensywnie trenujecie, kto się spisuje najlepiej teraz w tym tygodniu? Na pewno dużo trenował Przemek, Krzysztof Kasprzak, też Norbert Krakowiak, także wyglądało to na treningu wyglądało to dobrze, tylko nie ma porównania znów z innymi zawodnikami. Także jestem dobrej myśli, myślę, że pojedziemy dwa dobre mecze. Dwa dobre mecze, czyli plan jest taki, że w ten weekend dwa zwycięstwa. No na pewno wszyscy byśmy się tego życzyli. Każdy by był zadowolony. Wiadomo, że przyjeżdżają bardzo mocne zespoły, doświadczone. Także czy Wrocław tutaj z Lagutą, który zna bardzo dobrze ten tor, tu chyba spędził, nie wiem, z 5 lat. Także na pewno będzie im wskazówki udzielał. Także no, to będzie na pewno dwa ciężkie mecze. No to w takim razie, panie trenerze, co się stanie, jeżeli będzie bilans 0 wygranych i 3 porażki w niedzielę? To oczywiście bardzo pesymistyczny scenariusz, ale trzeba też go rozważyć. Na pewno robimy wszystko, żeby pojechać jak najlepiej. I to nie ulega żadnej wątpliwości. Zawodnicy starają się, przygotowują, trenują, także wszystko robimy, żeby było jak najlepiej. No, nikt nie przewidzi na tą chwilę wyniku. A propos trenowania i zawodników. Panie trenerze, co się dzieje z Kennethem Bier? Bo wczoraj kiepski wynik na tle słabych rywali. Znaczy, punktowo jeszcze to się broniło, ale przegrywał z pierwszoligowcami wczoraj w Lidze Duńskiej. W Zielonej Górze sami widzieliśmy 3 punkty z bonusem. Jaka może być przyczyna tego, że Kenneth Bier spisuje się słabo u progu tego sezonu? Rozmawiałem nawet dzisiaj z nim odnośnie sprzętu. Na pewno przywiózł silniki, które startuje tutaj na torze w Grudziądzu i mówi, że te silniki, żebym był spokojny, że te silniki będą się dobrze spisywać. Czyli powiedział panu dzisiaj przez telefon, że będzie pan zadowolony, proszę się nie bać, jutro wystawię te silniki, które się sprawdzą, a potem zdobędzie 5 punktów. No nie, no nie rozmawiałem przez telefon, rozmawialiśmy oko w oko, także mówi, że chce jeszcze dzisiaj potrenować, zrobi parę kółek i mówi, że żeby nie wypierać na nim dużej presji, że zrobi wszystko, żeby było jak najlepiej. A to ciekawe, bo zawodnik z takim doświadczeniem raczej nie powinien mieć problemów z presją, ale a propos presji, to zapytam także o Przemka Pawlickiego. Bardzo dobry występ w Zielonej Górze. Czy to jest efekt nawiązania współpracy z tunerem Ryszardem Kowalskim, czy tam jeszcze jakieś zmiany na plus się pojawiły u Przemka? Na pewno silniki pana Rysia Kowalskiego są bardzo szybkie i to
O tym wie cały świat. Także to jest naprawdę. Mogę podziękować panu Rysiowi Kowalskiemu, że przygotował silnik super. Na pewno Przemek chyba w tamtym roku nie zrobił 10 punktów w meczu. Także na pewno wszystkich to cieszy, że Przemek zaczął punktować. Panie trenerze, chciałem jeszcze zapytać, wraca pan do Ekstraligi po 5-letniej przerwie. Proszę mi powiedzieć, no to jest zadanie niełatwe, to nie ukrywajmy tego, to jest trudna rola postawiona przed panem w tym sezonie. Gdyby pan miał wskazać jedno zadanie, jedna rzecz, która zrobi największą różnicę, a która wydaje się dzisiaj trudna, to na czym by się pan skupił? Czy to jest atmosfera, znaczy, czy to jest skupiamy kwestia się na... toru, czy szkolenia młodzieży? Jakie jest najważniejsze zadanie przed panem? No na pewno utrzymanie się w lidze i jeżeli będziemy wygrywać mecze, to w sumie wszystko się dobrze poukłada. Wiadomo, gdy mecze są przegrywane, wiadomo, wtedy i atmosfery nie ma w drużynie, to bo, no każdy jest smutny, no co tu dużo mówić. Każdy chce zrobić punkty, chce się dobrze zaprezentować i do tego dąży. Każdy sportowiec dąży, żeby wygrywać. No, to jest najgorsze, że w sporcie tylko jeden wygrywa. Tak, panie trenerze, ale jak mówię o atmosferze, to raczej pytam o to, co chociażby w zeszłym roku było między Nikim Petersenem a Przemkiem Pawlickim. Pamiętamy, że Przemek sam powiedział kiedyś w wywiadzie, że do nikiego to można mówić i tak się nic nie wskóra, bo i tak robi swoje. Potem Niki Petersen mówił, że zadbał o Krzysia Kasprzaka, o Przemka i że to on będzie kreował dobrą atmosferę. Dlatego pytam, czy pan jakoś się tą atmosferą zamierza zaopiekować, żeby nie musiał tego robić Niki Petersen? Na pewno rozmawiamy i na tą chwilę atmosfera jest dobra. Nie ma żadnych problemów, także dogadujemy się wszyscy. Chciałbym, żeby to przełożyło się tylko na wynik. Dobrze, to już ostatnie pytanie, panie trenerze, o ten tor nieszczęsny, już nie tylko w kontekście tego weekendu, ale całego sezonu. Co tu dużo mówić, tor w Grudziądzu nie był sprzymierzeńcem gospodarzy w zeszłym roku. 3 zwycięstwa, 1 remis, 3 porażki. Co zmieniliście w tym roku, żeby to był większy atut gospodarzy? Wspólnie rozmawialiśmy z zawodnikami i jaki sobie tor by chcieli, żeby wiadomo, ten tor był powtarzalny i na tą chwilę udaje mi się to przygotowywać na treningi. Myślę, że pogoda nam nie pokrzyżuje planów i taki będzie na mecz i to się okaże, czy będzie naszym atutem, czy nie. Myślę, że tak. No bo tam problemem w zeszłym roku była geometria, ją zmieniono po sezonie 2019. Czy teraz przy okazji tych treningów zawodnicy się uskarżają na geometrię, czy już jest w porządku? Geometria jest taka sama, tego się nie można zmienić i także chcą, żeby był tor takiej samej przyczepności, czy na treningu, czy na meczu. Dobrze, bardzo dziękuję panie trenerze. Janusz Ślączka, trener z Olesz, TPV GKM Logistik. Życzę powodzenia w ten weekend. Oby się spełni ten optymistyczny plan 2 zwycięstw. Już za chwilę ze mną kolejni goście, ale sprawdźmy sobie w takim razie, co szykuje nam się jutro. Jutro odrabiamy zaległości z pierwszej kolejki PGE Ekstraligi.
problemy miała PGE Ekstraliga, żeby wystartować o czasie w tym roku. Delikatne problemy mieliśmy też my, żeby połączyć się na Skype'ie. Mam nadzieję, że teraz to już się udało. Czy jest z nami kolejny gość? Halo, halo, Mateuszu? Jest, jest, udało się. Dzień dobry, Mateuszu. Witam, dzień dobry. Mateusz Cierniak to oczywiście zawodnik junior lubelskiego motoru. Widzę, że chyba w samochodzie prosto na trening zaraz będziesz jechał. A tak, aktualnie jestem w aucie, w zasadzie jestem teraz na stadionie, przygotowujemy się na mecz aktualnie. To powiedz nam wszystkim w takim razie, jaka jest pogoda teraz w Lublinie, czy mamy się o co obawiać jutro, jeżeli chodzi o to spotkanie? No, niedawno, dosłownie pół godziny temu było lekkie oberwanie chmury, ale już przestało padać i mam nadzieję, że już tak będzie do meczu. Dobra, Mateuszu, to czekając na ten jutrzejszy mecz, chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili do niedzielnego spotkania. Twój debiut w PGE Ekstralidze, bardzo dobry występ. Tak uważają eksperci, tak uważają dziennikarze, kibice. Jak ty oceniasz ten występ? No, ja jestem z siebie zadowolony. Myślę, że poszło mi całkiem dobrze. Wiadomo, zawsze może być lepiej, ale myślę, że jak na pierwszy mecz, jeszcze w tym bardziej wyższej klasie rozgrywkowej dla mnie, to było całkiem okej. Okay. Ja myślę, że te dobre oceny biorą się nie tylko z tej zdobyczy punktowej, bo to było 6 punktów z bonusem, ale przede wszystkim ze stylu jazdy. Ty tam się w ogóle nie bałeś jeździć. Wszedłeś do Ekstraligi jak do siebie. Powiedz mi, czy była jakaś trema przed meczem, czy były jakieś emocje, które z ciebie zeszły po meczu, czy w ogóle kompletnie chłodna głowa przez cały dzień? W zasadzie nie stresowałem się zbytnio, mimo to, że był to dla mnie pierwszy mecz w Ekstralidze. Podszedłem tak jak do każdych innych zawodów. Myślę, że też przez to, że nie było kibiców, to nie było aż tak jakby dużego klimatu tych zawodów, więc to też myślę, że wpłynęło na to, że się nie stresowałem. Ale powiedziałeś sobie po meczu, kurde, to był dobry debiut. No tak, byłem z siebie zadowolony. No to super. Powiedz mi, Mateuszu, w zeszłym roku byłeś najlepszym juniorem w eWinner pierwszej lidze. Czy masz taki cel na ten rok, żeby być najlepszym juniorem w PGE Ekstralidze? Nie zastanawiałem się szczerze nawet nad tym, bo jest dużo też juniorów, którzy również są dobrzy i dla mnie jest to pierwszy rok, więc dla mnie było w sumie takim celem, żeby dobrze wejść w tą Ekstraligę i zdobywać cenne punkty dla drużyny, a na to jakby, że czy będę najlepszym juniorem, czy nie, to jeszcze myślę, że przyjdzie czas. To, co na pewno będzie odgrywało ważną rolę w tym sezonie, żeby osiągnąć te twoje wysokie cele w debiutanckim sezonie, to twoja dyspozycja na torze domowym. Powiedz, jak się czujesz na stadionie w Lublinie. Czy już rozpoznałeś tam wszystkie kąty i całą nawierzchnię, czy jeszcze troszkę trzeba popracować? Na torze w Lublinie w sumie zawsze mi się dobrze jeździło, bo jest on podobny do toru w Tarnowie, na którym spędziłem dobre kilka lat. I jeździ mi się tu dobrze. Myślę, że jeszcze nie do końca go poznałem, ale z czasem tak będzie. No w zasadzie mecz, no głównie to na meczach można powiedzieć, że go przetestuję. To bardzo ciekawe. Powiedz nam jeszcze w takim razie, Dominik Kubera dołącza do rywalizacji w tym sezonie PGE Ekstraligi. Jak on się spisuje? Bo dla niego to też jest nowy tor w pewnym sensie. W zasadzie to z Dominikiem no, trenujemy razem wspólnie, ale nie będę się zbytnio wypowiadał o tym, bo jest to, można powiedzieć, no, kwestia każdego zawodnika indywidualna, więc to już do niego takie pytanie bardziej trzeba kierować. Poczekaj, bo zabrzmiało tak, jakbyś radził sobie o wiele lepiej od niego. Czy w takim razie jesteś szybszy na treningach od Dominika? A nie, nie mówiłem w kontekście takim, że ktoś jest tutaj lepszy od kogoś, po prostu... Pytanie do niego kierowane, jak on się czuje na tym torze. Ja się czuję dobrze, myślę, że on raczej też, ale on będzie mógł więcej o tym powiedzieć, jak mu się jeździ. To powiedz mi jeszcze w takim razie, jak zostałeś przyjęty do zespołu, bo ja słyszałem, że Jarosław Hampel to jest taki dobry wujek, który pomaga młodzieży w każdym klubie, w którym występuje. Czy tak też było w twoim przypadku? No tak, jeśli mam jakiś problem czy coś, zawsze mogę Jarka zapytać. Z wielką chęcią mi odpowie, pomoże. Tak samo Grisza Łaguta. Są to doświadczeni zawodnicy, więc myślę, że warto coś od nich się dowiedzieć, podpytać. No to super. Ostatnie pytanie, Mateuszu, w takim razie. Unia Tarnów to jest twój poprzedni zespół. Czy śledzisz rozgrywki eWinner pierwszej ligi w tym sezonie?
No tak, śledzę, oglądam mecze. Unia ma 0 zwycięstw i 3 porażki po 3 spotkaniach. Powiedz mi, co tam się dzieje w takim razie na twoje oko? Ciężko stwierdzić tak do końca. No, na razie myślę, że głównie fakt, iż nie ma Nilsa, Christiana Iversena, to tak trochę jakby rozburzyło zespół, ale no, jakiś to może jest problem, ale są dużo jest doświadczonych zawodników, więc myślę, że sobie dadzą radę. Nie będę w takim razie pytał o Unię Tarnów, bo myślałem, że powiesz, że no brakuje im klasowego juniora, najlepszego w lidze, ale zapytam cię jeszcze w kontekście tych nadchodzących spotkań, czy myślisz, że to, że jedziecie piątek, niedziela u siebie, to będzie jakiś spory atut, szczególnie w kontekście tego niedzielnego meczu, że będziecie się mogli lepiej przygotować? W zasadzie zazwyczaj zawsze, jak zawody są w niedużej odległości od siebie czasowej, to zazwyczaj są to dobre zawody, ze względu na to, że tak jak mamy mecz w piątek, to jesteśmy w takim jakby po prostu gazie i dobrze czujemy motocykle, więc może i to plus, że są te mecze w takiej małej odległości od siebie. To życzę ci w takim razie, Mateuszu, żebyś trzymał ten gaz, żebyś był w tym gazie przez cały sezon. Powodzenia w ten weekend i przez cały sezon 2021. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Tyle Mateusz Cierniak z Motoru Lublin. A my za chwilkę przejdziemy do kolejnego gościa, ale wcześniej jeszcze sprawdźmy sobie kolejne rozpiski na ten weekend, czyli sobota i niedziela w PGE Ekstralice. A propos bardzo dobrej inauguracji tego sezonu, no to porozmawiajmy z kolejnym zawodnikiem, który zaliczył 2 świetne występy na początek PGE Ekstraligi w wydaniu 2021. Martin Waculik, zawodnik Moje Bermudy Stali Gorzów. Halo Martin, słyszymy się? Halo, jestem, witam. Witamy Ciebie serdecznie. Gorące gratulacje za te 2 pierwsze spotkania. To jest najlepsza inauguracja, najlepsze 2 spotkania na początek sezonu od roku 2015. Jeszcze wtedy jeździłeś w barwach Unii Tarnów. Gratulacje, zdradź nam sekret, co stoi za tym, że tak dobrze się prezentujesz na początek tego sezonu. Dzięki bardzo. Nie wiem, po prostu wszystko pasuje tak, jak pasować powinno. Mam bardzo szybkie silniki, a mój team też bardzo dobrą jakby robotę wykonał a propos motorów i wszystkiego. Ja też czułem się jakby bardzo dobrze. Oczywiście też wielką rolę w tym gra mój zespół Stal Gorzów, z którym naprawdę mamy dobre mecze ze sobą i naprawdę też moim zdaniem ta atmosfera, o której dużo się mówi i cała ta chemia, którą mamy w Gorzowie, to widać i to się przekłada na tor. Także to są wszystko w pewnym sensie takie rzeczy, które składają się na dobry wynik danego zawodnika, także ja się cieszę, że mogę być częścią tego i że też mi idzie dobrze w miarę. Poczekaj, jak mówisz tak o tej atmosferze, to chciałem się ciebie zapytać, czy w takim razie każdy polski zespół powinien jechać na Teneryfę przed startem sezonu, żeby się tak zintegrować, jak wy się tam integrowaliście? A ja myślę, że jeżeli chodzi o nasz zespół, to nie chodzi o taką jakąś integrację, że musimy czegoś robić.
Ja już to niejednokrotnie mówiłem, że my jesteśmy grupa kolegów, kumpli, którzy lubimy ze sobą przebywać i kiedy przychodzą treningi, kiedy przychodzą mecze, to jest coś takiego, jak by się spotkało grono znajomych gdzieś na grillu u kogoś i naprawdę mamy taką fajną zabawę z tego w ogóle, że jesteśmy razem. Mamy mnóstwo różnych wspólnych tematów, na które rozmawiamy. Wszyscy lubimy bardzo żużel, wszyscy jesteśmy profesjonalni a propos sportu, który uprawiamy. I w te momenty, kiedy są mecze, kiedy są treningi, naprawdę wiemy się razem fajnie zmobilizować i fajnie jako drużyna przebywać ze sobą. Także Czyli Marcin, nie chodzi o to, wy się spotykacie, wy się spotykacie na grilla, a przy okazji jedziecie mecz. A to jest tak bardzo, bardzo tak powiedzone. Ale mówię, to jest właśnie, to pokazuje tylko tą fajną atmosferę. To ci tylko chciałem przykład powiedzieć, że jak to jest dla takiego człowieka, jaki na przykład jesteś ty lub inni ludzie, którzy na przykład nie uprawiają sportu profesjonalnie, żeby przybliżyć, jakie to jest uczucie, kiedy spotykasz się faktycznie z gronem swoich ulubionych kolegów i naprawdę ta energia, która jest, to jest też, bardzo dużo robi ten wynik i jest to na tym postawione. Martin, ale ja ci powiem, że ty jesteś szybszy na torze niż twój internet teraz. Bo na torze to się nie zacina. Ja mam wolny internet? Mogłoby być lepiej, ale zostawmy to tak, jak okay. jest. Ale mówię tylko, że na torze jesteś zdecydowanie szybszy niż twój internet. Powiedz mi a propos tych silników, które wspomniałeś na początku. Czy ty nadal pracujesz z Ashim Hollowayem? Czy to jest ta recepta sukcesu? Tak, zaszłem. Ashley z Ashleyem Hollowayem pracuję i tak, i on mi przygotowuje moje silniki, to dzięki niemu też dyspozycja jest jaka jest i też jakby jemu chcę podziękować za to, że naprawdę robi kawał dobrej roboty, bo to jest człowiek, który bardzo mnóstwo czasu, energii, finansów, w ogóle całego poświęcenia siebie inwestuje w tą pracę. I widać tego efekty, także to jest naprawdę człowiek, który ciężko pracuje, żeby osiągać wyniki. Kiedy dostawią się wyniki w postaci tych szybkich silników, to jest to fajne. A opony, powiedz mi, Martin, czy ty masz te słynne tureckie Anlasy? Ja mam różne opony. Na których jeździsz? Na czarnych. Na czarnych 19, jak to gdzieś padło. Na czarnych 19. Czyli nie zdradzisz nam, czy Mitasy, czy Anlasy były używane? Nie. Nie zdradzisz, nie. Rozumiem. Ale to zdradź nam inną rzecz w takim razie. Czy dostałeś jakąś premię za dobry występ w tych dwóch pierwszych meczach i czy coś sobie ładnego kupiłeś za te pieniądze? Premię nie powinienem chyba dostawać, bo jakby to jest moja praca i każdy sportowiec chce robić jak najlepszy wynik i ja czuję, że jest moje zobowiązanie wobec klubu, żeby się starać, żeby robić dobre wyniki, tak? I ja zawsze, stojąc pod taśmą, chcę dać z siebie 100%, także kiedy to się uda, jest to potwierdzone dużą zdobycią punktową, to się temu bardzo cieszę, bo wtedy też jest, pomaga to dobremu wyniku drużyny i to jest to, o co chodzi w tym wszystkim. Ale to powiedz mi, bo jeszcze chciałem właśnie o to podpytać, bo prezes Grzyb mówił o nas ostatnio tutaj w programie, że Stal co prawda nie ma problemów finansowych i że będzie płacić na czas i że nie będzie redukować kontraktów w tym sezonie. Czy faktycznie te kontrakty nie były zredukowane nawet mimo braku kibiców? Nie, absolutnie nie. Tutaj ja bym chciał bardzo pochwalić pana prezesa Marka, bo to jest człowiek, który jak coś powie, to działa, tak? To jeżeli coś on obieca, to naprawdę jest to wypełnione w 100%, także jest to, u mnie ma człowiek, pan prezes tutaj wielki, wielki kredyt zaufania i szacunku za to, jaki jest profesjonalny w stosunku do nas. I to jest też wielka zasługa jego, całego jakby zarządu tutaj, że też my zawodnicy czujemy ten komfort, że możemy mieć mysz tylko i wyłącznie nastawiony na jeden cel, żeby zdobywać jak najwięcej punktów, żeby jak najlepiej walczyć i zdobywać wyniki dla naszego klubu. I naprawdę za to im wielkie, wielkie podziękowanie i respekt, że nawet w tych czasach potrafią to zrobić i robią to mega, mega profesjonalnie i naprawdę super.
Chciałem się jeszcze zapytać o jedną rzecz. Cofnijmy się w czasie do pierwszej kolejki. Były takie pogłoski, że mogłeś nie wystąpić ze względu na niejasny wynik testu na koronawirusa. Ja rozmawiałem z trenerem Chomskim. Tak, taki mamy sezon, podobnie jak poprzedni. Rozmawiałem z trenerem Chomskim w sobotę wieczorem jeszcze przed spotkaniem i on mówił, że jedziesz, ale czekamy na wynik kolejnego testu. Teraz to się zmieniło, zmienili regulamin sanitarny. Chyba tak trochę pod wpływem twojej sprawy. Powiedz, o co chodziło? Czy to mogło wynikać z tego, że ty byłeś zaszczepiony? Gadałem z różnymi ludźmi, co się znają na biochemii, gadałem z różnymi ludźmi, co znają się na szczepionkach, gadałem z dwoma innymi, niezależnie od siebie, laboratoriami, bo jedna rzecz jest teoria i to, jak powinny rzeczy wyglądać, druga rzecz jest rzeczywistość i praktyka i doświadczenie, jakie mają ci ludzie w praksji, tak? Różne przypadki się zdarzają. Jest taki fakt, że kilka dni przed tym byłem zaszczepiony i każdy organizm może zareagować inaczej i ja już nie będę się wypowiadać na ten temat, bo ja nie jestem ani wirologiem, ani biochemikiem, ani niczym, ale bardzo mądrzy ludzie, co się znają na tych tematach, a nie to tylko taki ci facebookowi eksperci, co teraz jest 99,9% ludzi, wypowiadał jeszcze na temat, że faktycznie mógł być organizm zaburzony i mogli wyjść dziwne wyniki, ale to jest tylko i faktycznie pokazuje fakt, że kolejne testy, których było już, ja już mam tak przepchany nos, wierzcie mi, że już w ogóle masakra, już nikomu tego nie życzę, tyle testów. Wszystkie były negatywne, także co mogę powiedzieć, zdrowi, bezobjawowi, zaszczepiony, cały czas negatywny i tyle. Bardzo dziękuję w takim razie. Udrożnienia nosa ci życzę w takim razie, Martinie. Dziękuję, i powodzenia w tym sezonie. Do zobaczenia. Ja bym jeszcze tą drogą chciał pozdrowić wszystkich kibiców i życzyć dużo, dużo zdrowia, bo jak widzimy, cały czas ta sytuacja jest jaka jest i zdrowie jest najważniejsze. Także trzymajcie się wszyscy i dużo, dużo zdrowia i żeby jak najwcześniej wróciliście na stadion i do nas. Do tych życzeń się oczywiście podłączamy. Dziękuję, Martinie. Też byśmy chcieli, żeby kibice wrócili na stadiony. Za chwilkę ostatni już dzisiaj gość, Krzysztof Cegielski, ale zobaczmy jeszcze, jak wygląda tabela PGE Ekstraligi, ta niepełna po dwóch kolejkach. A ze mną już za chwilę Krzysztof Cegielski, prezes Stowarzyszenia Metanol, były zawodnik, ekspert telewizyjny. Halo, halo, dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry, witam. Dzisiaj widzę, że jest jakiś dzień, że wszyscy w samochodach, wszyscy w ruchu się przemieszczają. Mateusz Cierniak tak samo, prosto z busa. No, pogoda jest taka, a nie inna, więc wszyscy chowają się gdzie mogą, chyba może dlatego. Poza tym dzień pracujący, więc my pracujemy, nie to co Martin. Tym bardziej dziękuję, że znalazł pan czas. Panie Krzysztofie, chciałbym pomówić o tym, o czym rozmawiałem przed chwilą z Martinem Waculikiem, czyli o zmianie regulaminu sanitarnego. To trochę też wypłynęło pod wpływem tego, co powiedział pan w magazynie Ekstraligi w Kanale Plus. Potem Wojciech Stępniewski mówił, że jeżeli ma pan doniesienia, że ktoś fałszuje testy, to powinien pan się zgłosić do prokuratury. Teraz to Ekstraliga będzie zlecała takie testy, jeżeli mecz jest zagrożony. Dodatkowo kluby muszą zgłaszać wyniki testu w ciągu 60 minut od ich otrzymania. Czy czuje pan satysfakcję, że to się zmieniło, czy coś jeszcze można zmienić na lepsze? Już z tą satysfakcją to jest różnie, bo już przez tyle lat współpracy, powiedzmy, takiej różnej, również takiej zimnej współpracy z naszymi władzami, jestem przyzwyczajony, że to, co czasami mówię, to jest natychmiast następują jakieś próby podważania tego, co mówię, obalania i dyskutowania i właściwie wyrażania takich słów, które powodują, że nikt nie będzie się tym absolutnie zajmował. Mija kilka dni i dokładnie jest to robione, o czym mówię, więc do tego jestem już przyzwyczajony i cieszę się oczywiście. Szkoda, że to nie można w jakiś sposób cywilizowany rozwiązywać, choć niektóre przykłady pokazują, że można, ale nie zawsze, bo czasami ta reakcja jest taka dosyć nerwowa, ale to też wynika jakby ze specyfiki porozumiewania się, tak? Bo ja powiedziałem coś, ruszyłem ten temat w magazynie żużlowym,
gdzieś, jak to Wojciech Stępniewski stwierdził, redaktor go zapytał między spotkaniami, więc tak zareagował dosyć nerwowo, o czym sam później przyznał, więc a później następuje jakaś mała chwila refleksji i faktycznie spojrzenie na sprawę racjonalnie i cieszę się, że zostało to zmienione, bo to spowoduje, tak jak w przypadku nawet Martina Waculika i wielu innych osób, no spokojniejsze życie i zawodnikom, i trenerom, i wszystkim osobom funkcyjnym. A zwłaszcza zawodnikom, bo oni są tutaj najważniejsi i oni muszą jeździć, już nieważne, kto będzie ich mechanikiem, nieważne, kto będzie trenerem, że tak powiem, ale najważniejsze, żeby te mecze się odbywały z jak największą ilością zawodników po prostu. Czyli mówi pan, że po kilku latach mógł się pan już dorobić ksywki Niepokorny. Krzysztof Niepokorny Cegielski. Być może, ale to nie o to chodzi, bo jakby samo funkcjonowanie w takiej roli jest naprawdę niewdzięczne, trudne i zawsze będzie powodowało jakieś takie zgrzyty, no bo z założenia jakby część działaczy i zawodników jest po dwóch różnych stronach, ale przez te kilka lat, przez 10 ponad lat udało się te pozycje bardzo zbliżyć moim zdaniem, więc nie ma co narzekać. Bywały zdecydowanie gorsze czasy, gdzie zawodników nawet nikt nie słyszał, co mówią, a co dopiero, żeby brano pod uwagę ich słowa, więc mamy zupełnie inne czasy, dużo bardziej pozytywne dla zawodników, więc jest dobrze. Czyli rzecznik praw zawodników. Panie Krzysztofie, chciałem jeszcze zapytać o Dominika Kuberę. Pewnie są tacy kibice, którzy dopiero się obudzili z zimowego snu i tak się zastanawiali, czemu ten Kubera nie pojechał w pierwszym spotkaniu. Miał nawet nie jechać w trzech. Sam mówi o tym, że cieszył się z tego, że pada deszcz, bo to się wszystko przesunęło, czekał do pierwszego okienka transferowego. Po pierwsze, czy prezes Kępa wygrał tą sytuację, tą wojnę nerwów, nie płacąc, czekając i tak naprawdę jego zawodnik ominął tylko jedno spotkanie? A drugie pytanie, czy to nie jest trochę absurdalne, że ta kwota wynosiła aż 700 tysięcy złotych i że bardziej opłacało się, żeby zawodnik nie jechał w trzech spotkaniach, niż żeby te pieniądze zapłacić odstępnego? Wedle mojej wiedzy sytuacja od początku jest jakaś absurdalna. Nikt ze sobą nie rozmawiał, więc mieliśmy taką sytuację, jaką mieliśmy. Dominik po prostu kontraktu w Lublinie nie podpisał i podpisał go dopiero teraz. Dlaczego tak się stało, no to już prezes Kępa chyba niejednokrotnie to tłumaczył. Moje stanowisko jest od początku dosyć jasne, bo też uczestniczyłem, że tak powiem, pośrednio w tych rozmowach Dominika, kiedy podpisywał kontrakty z Unią Leszno, bo Dominik wspólnie ze swoim teamem radzili się mnie, jak to powinno wyglądać i wedle przepisów Dominik miał wszystko tak, jak powinno być. Także według mnie Dominik powinien spokojnie, jeśli sobie tego zażyczył, opuścić Unię Leszno, podpisać kontrakt w Lublinie i tam po prostu jeździć od początku sezonu. Dlaczego tak się stało? Mnie tutaj zabrakło stanowiska Speedway Ekstraligi, bo wydaje mi się, że sytuacja powinna być dosyć łatwo rozwiązana. Zawodnik miał podpisany kontrakt no maksymalnie, jak mógł się zabezpieczyć zgodnie z regulaminem, więc według mnie powinno być jasne stanowisko stwierdzające, że zawodnik może spokojnie zmienić barwy klubowe. No właśnie, ale to panie Krzysztofie, przepraszam, że wejdę w słowo, ale chciałem to doprecyzować. Czy tutaj trzeba coś zmienić z przepisami? No bo z jednej strony mamy kluby, które faktycznie szkolą. Michał Świącik powiedział ostatnio na łamach WP Sportowe Fakty, że jeden z juniorów nie powiedział, który kosztuje go 300 tysięcy złotych rocznie, więc no coś za to wyszkolenie się należy. Z drugiej strony, no czekanie do pierwszego okienka transferowego, żeby zawodnik mógł za darmo przejść do tej drużyny, no to też nie jest w duchu fair play. Czy można to jakoś rozwiązać? No, ten przykład pokazuje, że jeśli, jak rozumiem, sama Speedway Ekstraliga stwierdziła, że no, nie do końca tutaj jest sprawa jasna i czytelna, no to znaczy, że trzeba to zmienić. Faktycznie, Włókniarz Częstochowa, tak jak Michał Świącik stwierdził, szkoli bardzo dużo i bardzo mocno i z dużymi nakładami finansowymi. Unia Leszno zresztą również, więc to jest kwestia indywidualnych rozmów, bo są kluby, które tylko mają roszczenia wobec tych zawodników, a tak naprawdę przez kilka lat szkolenia w
tych klubach, to tak naprawdę rodzice pokrywają koszty funkcjonowania danego zawodnika, a później klub żąda właśnie tych horrendalnych kwot. Więc są przeróżne sytuacje, tak naprawdę trzeba byłoby te koszty liczyć faktycznie poświęcone na zawodnika, bo czasami są one ogromne. I tutaj oczywiście w porozumieniach między klubem a rodzicami czy zawodnikiem powinno być wpisane i też byłbym za tym, żeby to były realne poniesione koszty, po prostu ustalone między obiema stronami, a są też kluby, które tych kosztów właściwie nie ponoszą poza udostępnieniem toru, trenera. To sprzęt bardzo często należy tak naprawdę do rodziców, więc to są sytuacje niesprawiedliwe i nieadekwatne do sytuacji. Panie Krzysztofie, została nam pewnie jakaś minuta programu, a chciałem jeszcze zapytać o Grand Prix. No przekładane są, odwoływane są te rundy. Nagle się okazuje, że mamy dwudniowy turniej w Pradze w miejsce turnieju w Cardiff. Jak pan widzi przyszłość tegorocznego cyklu? Dodam jeszcze, że dzisiaj Marta Półtorak na łamach WP Sportowe Fakty zasugerowała, zapytała, czy nie powinniśmy odpuścić w ogóle cyklu Grand Prix i darować sobie tego w tym pandemicznym roku. Co pan o tym myśli? No ja byłbym przeciwny, jednak wolałbym, nawet gdyby turniej jednodniowy się odbył, to by zadowoliło tych, którzy tęsknią za jednodniowym turniejem indywidualnych mistrzostw świata. I wtedy no, to byłoby ogromne zainteresowanie takim jednym turniejem i tutaj nie byłoby granicy błędu, no tak jak było kiedyś przecież, więc czasami też ktoś był szczęściarzem w ten jeden dzień, mimo tego, że nie był najlepszym zawodnikiem na świecie w perspektywie jakiegoś dłuższego czasu, to zostawał mistrzem świata. Ale ja mam nadzieję, że wolałbym, gdyby tych turniejów było więcej. Nawet gdyby wszystkie miały się odbywać w Polsce, to byłbym za tym, no bo taka dziura w historii to byłoby chyba coś najgorszego i kogo mielibyśmy za to winić? Mhm. A dwudniowe turnieje? Czy pan jest zwolennikiem dwudniowych turniejów? A choćby 8 dni pod rząd miałyby się odbywać, to ważne, żeby się odbyły, żeby zawodnicy po prostu rozstrzygnęli ten tytuł, tę walkę o tytuł na torze. No byłbym za tym, żeby to było na różnych torach, to wtedy mielibyśmy tego najbardziej wszechstronnego mistrza świata, więc na przykład jeden w Krośnie turniej, drugi w Opolu na dwóch różnych torach, czy w Rawiczu. Więc i to wcale nie żartuję, bo faktycznie na takich torach i w tych miastach to byłoby coś innego, ciekawego i być może jest to czas, żeby zrobić taki turniej nie w tych właśnie najbardziej znanych, popularnych miejscach, gdzie od lat odbywają się turnieje Grand Prix, choć wiem, że to tak naprawdę niewykonalne, bo BSI jako promotor patrzy tylko i wyłącznie na finanse, stąd mamy tyle kłopotów. Więc, ale najważniejsze, żeby te turnieje się odbyły i żeby było ich jak najwięcej w tym roku, żebyśmy po prostu poznali jak najbardziej wszechstronnego, jak w ostatnich latach, jak od wielu lat zresztą, mistrza świata, więc i zawodnicy na to czekają i kibice, bo mówię, dziura w historii by nam tego nie wybaczyła, a wszyscy dzisiaj byśmy zganiali na BSI, ale w przyszłym roku już o BSI nikt nie będzie pamiętał i nikt nie będzie o nich mówił, więc a historia raczej no, nie powinna tak wyglądać, żeby taka historia się wydarzyła. I to jest dobra puenta, panie Krzysztofie, bardzo dziękuję, ale peszek się trafił BSI, że ostatnie 2 lata zarządzania, kiedy oni chcieli sobie zarobić, trafił im się w pandemii. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, dziękuję również. Na biednego nie trafiło i mieli swoje tłuste lata, więc myślę, że jakoś to przeżyją. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Zapraszam już za tydzień o 12:30 kolejny magazyn PGE Ekstraligi.